Przed nami zadanie z naszego portalu. Dana jest funkcja f i naszym zadaniem jest obliczenie całki oznaczonej od minus pi pół do jedynki z funkcji f, a dokładnie obliczenie i wywskazanie tutaj właściwej odpowiedzi poprzez wybór jednej z czterech możliwości. Więc zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a ja skopiowałem to zadanie sobie tutaj, tu je rozwiążemy i potem sprawdzimy odpowiedź. Więc nasza funkcja f jest zadana w różnych przedziałach, różnymi wzorami. Może dobrze jest naszkicować sobie wykres tej funkcji, żeby sobie przypomnieć, jak to wygląda. No i też, żeby się upewnić, że ta całka w ogóle ma sens. Więc tak, dla x-ów mniejszych od 0 to jest kosinus. No, kosinus dla mniejszych od 0, kosinus jest funkcją parzystą, prawda? Więc to będzie ten charakterystyczna taka sinusoida przesunięta odpowiednio tak jak kosinus. Czyli tak, kosinus w zerze jest 1, w minus pi pół jest 0, w minus pi jest minus 1. No i to jest mniej więcej coś takiego. Trochę on tu powinien być taki bardziej, może tak. Tutaj w zerze stosujemy inny wzór, prawda? W zerze musimy zastosować ten drugi wzór. No a tu jeszcze jest jakoś, tu jest znowu. O, czyli to jest kosinus x. Natomiast na prawo od x i również dla x, na prawo od zera stosujemy, to jest funkcja liniowa, prawda? Czyli musimy obliczyć wartość w dwóch punktach i połączyć je prostą. Czyli tak, w zerze to jest 1, czyli ta funkcja będzie ciągła, no i w jedynce to jest minus 1, tak? Czyli tu jest o. No i to jest, prawda, taki. Taki to jest wykres naszej funkcji. To jest nasza funkcja f od x. No dobrze, i teraz mamy obliczyć całkę. Całkę od minus pi pół do 1 f od x dx. No i teraz tutaj skorzystamy z tej podstawowej własności dla całki oznaczonej, mianowicie i możemy taka całka po przedziale, jeżeli jakiś przedział jest sumą dwóch przedziałów, no to możemy to całka jest sumą tych całek, czyli możemy całkować najpierw od minus pi pół do zera z f od x i, tak, i dodać do tego całkę od 0 do 1. No i oczywiście tak jest wygodnie, dlatego że na tym przedziale będziemy mieli jeden wzór funkcji, a na tym drugim przedziale drugi wzór funkcji. No i teraz, jeżeli przypomnimy sobie jeszcze, jaka jest interpretacja geometryczna całki, że to będzie to pole, prawda? To jest wartość tego pola, to będzie ta pierwsza całka, no a wartość, ta druga całka, no to będzie z kolei, prawda, to pole, odjąć to pole. Tak? No bo to jest, jeżeli mam, wartość funkcji jest dodatnia, ta całka oznaczona to jest pole pod wykresem, natomiast jeżeli jest ujemna, to jest minus pole jakby nad wykresem, prawda? Pomiędzy osią x a wykresem funkcji. No dobrze, to teraz tak. W tej pierwszej, na tym pierwszym przedziale nasza funkcja to jest cosinus x, czyli możemy napisać całkę od minus pi pół do zera z cosinus x dx plus, no a na drugim przedziale to jest całka od zera do 1 z 1 minus 2x dx. No dobrze, i teraz możemy już, no więc tak, funkcja pierwotna do kosinusa to jest sinus, prawda? Bo pochodna sinusa to jest kosinus. Czyli to będzie sinus x, no, w granicach od 0 do minus pi pół plus, no i to, tu mamy sumę dwóch funkcji, całka z funkcji stałej równej 1 to jest x, tak? A funkcja pierwotna do 2x to jest x kwadrat, czyli będzie x minus x kwadrat i teraz to w granicach od 0 do 1. No i zresztą ta druga całka już zaraz za chwilę zobaczymy, ile ona jest, co można było właściwie z tego rysunku odczytać. Sinus 0, czyli napiszmy jeszcze wyraźnie, sinus 0, no sinus 0 to jest 0, minus sinus minus pi pół. Plus
No, plus wartość tej funkcji w jedynce, czyli 1 minus 1, minus wartość w zerze to jest 0. Tak? Czyli to jest plus. Czyli ta druga całka to będzie 0. No, to wszystko razem jest 0. No, tak jak sugeruje ten rysunek, prawda? On nie jest zbyt dokładny, ale ta prosta tutaj, te dwa trójkąty są przystające i to pole jest równe temu polu, zatem ta całka z tej funkcji tutaj liniowej na tym przedziale będzie 0. No, natomiast razem jest, to jest minus sinus minus pi pół to jest minus 1 i minus, czyli razem jest plus 1. Czyli całka z tej funkcji to jest plus 1 i to jest dokładnie to pole pod wykresem kosinusa od minus pi pół do zera. Tak, bo to pole daje wkład zerowy. No dobrze, to wróćmy teraz do naszego, czyli to było 1. Możemy sprawdzić. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.